Racjonalista TV mamy wśród komentujących również osoby wierzące. Jedną z takich osób jest Tomek Świątkowski, który no, broni czasem bardzo inteligentnie różnych dogmatów chrześcijańskich. No ale czasem zapędzamy się w kozi róg, bo moim zdaniem rzeczywiście no, nie wszystko da się wybronić z tego punktu widzenia. I chyba tak rzeczywiście jest. No i tutaj pewien szok i zamieszanie u naszego wierzącego czytelnika wyzwolił materiał Andrzeja Dominiczaka, który zobaczycie na Racjonalista TV, o mowie nienawiści w Biblii. No i oczywiście okazało się, że to nie może być mowa nienawiści, że to chodzi tylko o to, że Żydzi sami siebie pouczają, że jak będą się źle niereligijnie zachowywać, to wtedy zaczną zjadać swoje dzieci, wrodzy ich podbiją i w ogóle będzie strasznie źle. No tylko, że w Biblii jest to pokazane, że mówi to Jahwe. Tak samo Jahwe w Biblii, w Starym Testamencie, nawołuje do tego, żeby zdobywać miasta wroga w ziemi obiecanej, tak zwanej, i żeby mordować wszystkich ich mieszkańców. Jest nawet dosyć rozległa opowieść o tym, jak ktoś zgrzeszył poprzez to, że wbrew zaleceniom Boga Jahwe nie wymordował wszystkich mieszkańców, tylko jakby przygarnął tych, którzy zdradzili miasto na rzecz ludu Izraela i, no i zobowiązał się do tego, żeby nie zabijać tych osób, które się okazały być jakby sojusznikami, a zdrajcami swoich. No i to Boga bardzo rozgniewało. No i oczywiście wierzący mają z tym ogromny problem. Myślę, że większość ludzi, którzy wierzą w chrześcijaństwo albo nawet w judaizm też, po prostu nie czytało Biblii i dlatego uważają, że ich Bóg jest dobry. No jakby poczytali Biblię, no to by mieli jednak trochę wątpliwości, chociażby takie jak malarz Blake, który w pewnym momencie zaczął tworzyć sobie jakąś nową religijność, gdzie mamy manichejst, czyli Boga światła i Boga ciemności. Tym Bogiem ciemności jest Jahwe, a Bogiem światła jest Jezus. No i w tym momencie pewne rzeczy stają się mimo wszystko bardziej logiczne, jak dalej ktoś wierzy w Biblię. No bo w tym momencie ukrzyżowanie Chrystusa można pojmować jako walkę Boga ciemności, Jahwe, z Bogiem światła, Jezusem. No ale oczywiście wiemy, że większość chrześcijan nie podziela opinii Blake'a, malarza i poety, wybitnego romantyka brytyjskiego. No i wierzy w to podobnie, jak możemy się dowiedzieć z każdego polskiego kościoła. Mniej więcej jak to teologicznie wygląda. No ale wracając właśnie do tych wszystkich sporów, no pan Tomasz z Racjonalista TV po prostu nie może uwierzyć, że w Biblii jest zawarta mowa nienawiści. No moim zdaniem jest. No, skoro Bóg nawołuje do zabicia wszystkich mieszkańców danego miasta, i ktoś wierzy, że ten Bóg jest postacią autentyczną, no to jest to mowa nienawiści. Oczywiście można bronić tego w ten sposób, że nie wszystkie fragmenty Biblii są prawdziwe, że niektóre zostały dopisane przez złych ludzi, którzy no właśnie pisali tam, że rzekomo jakiś ich Bóg kazał im zabijać wszystkich ludzi w mieście. No tylko, że w tym momencie pojawia się problem. Dlaczego Bóg, który zdecydował się zostawić ludziom jakieś święte pismo, jakichś proroków, jakiegoś swojego syna, w chrześcijaństwie tak się wierzy, nie zadbał o to, żeby wspomnienia po tym wydarzeniu no były w miarę sensowne, tak? Żeby w ogóle miały jakąś rację bytu, tak? Żeby nie było tam o mordowaniu całych miast czy innej mowy nienawiści, o jedzeniu własnych dzieci i tak dalej. No, w Starym Testamencie zwłaszcza naprawdę znajdziecie bardzo niezłe kwiatki, jeśli chodzi o nienawiść, o drastyczny język, o przemoc, tak? Biblia jest pełna przemocy. No więc dlaczego ktoś, kto postarał się, czy też zechciał jako Bóg kontaktować się z ludźmi za pomocą proroków, synów i świętych ksiąg, nie zadbał o to, żeby w świętej księdze nie było fragmentów, które rzekomo nie są napisane przez niego, a mówią o mordowaniu całych miast. Nie wiem, jak wierzący są w stanie to wyjaśnić. Natomiast no, ja mam inne pytanie. Dlaczego w takim razie Bóg nie napisał po prostu na niebie w wielu językach, albo w jednym nawet, tym, którym należy mówić, jeśli się z jego wyznawcą? No, nie wiem, muzułmanie uważają, że świętym językiem jest arabski, hinduiści uważają, że świętym językiem jest sanskryt, więc przynajmniej tu w przypadku, gdyby bogowie tych religii istnieli, no to jakby język napisu byłby, że tak powiem, oczywiste. No ale właśnie, no dlaczego Bóg, jeśli istnieje, nie zostawił napisu na niebie, prawda? Tylko Biblię, którą później ktoś zniekształcił.
No i nie wiem, czy wierzący potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście powiedzą, że Bóg jest tajemnicą i tak dalej, no ale skoro jest tajemnicą, no to dlaczego w takim razie w ogóle zostawił jakąś Biblię? Może był tajemnicą bez żadnych Biblii, prawda? Tylko po prostu wrażenie, że jest jakiś Bóg, nie wiem, emocja, uczucie, tak? Prawdopodobnie ewolucyjnie doszukujemy się jakichś zjawisk nadprzyrodzonych, więc to nawet mogłoby działać, to znaczy bez świętych ksiąg też pewnie byłyby jakieś wierzenia, ale to jakby patrzymy już z zupełnie innej strony, psychologii ewolucyjnej. Natomiast ze strony tej takiej no, sporu między ateistami a wierzącymi, no to właśnie, no dlaczego Bóg, który chciał być bardzo tajemniczy, po prostu zostawił w ogóle cokolwiek? Po co zostawiał jakieś księgi? Nie starczyłoby wrażenie istnienia bytów nadprzyrodzonych? Tak, i samodzielne dochodzenie do wszystkiego. Po co księgi, w których rzekomo ludzie dopisywali fragmenty dotyczące wyrzynania całych miast i inne tego typu? No, bardzo ciekaw jestem, jak wierzący ludzie mogliby odpowiedzieć na to pytanie. I z kolei, jeśli uważamy, że Bóg zostawia jakieś święte księgi, no chrześcijanie wierzą, że Biblię, Nowy Testament, Żydzi, że Torę, muzułmanie, że Koran, prawda, hinduiści też już teraz mają wiele swoich ksiąg, Sikhowie, no wszystkie religie teraz już mają jakieś teksty, z których niektóre są rzekomo bezpośrednio inspirowane przez danego Boga, boginię czy bogów. No ale dobrze, no skoro już ktoś się godzi na to, że można dostać taką książkę od Boga, no to dlaczego nie napis na niebie? Na przykład coś w stylu bądźcie dobrzy, a zostaniecie zbawieni, prawda? No taki napis na niebie, wiszący cały czas na nim, o nieodgadnionej strukturze, albo nawet o oczywistej strukturze, nie wiem, po prostu zwykły neon satelita. Nieważne, no to już by dawało do myślenia i przez jakiś czas ludzie by w to wierzyli, a później naukowcy, no nie wiem, odkryliby to i stwierdziliby, że to może jest jakaś inna cywilizacja, czy coś w tym stylu, no ale nadal by było to tajemnicą, ale bardziej dosłowną, prawda? Jakby ten napis był niematerialny, nie wiem, jakiś duchowy, transcendentalny, no to tym bardziej, prawda? I co? I czy to by było gorsze niż Biblia? Do takiego napisu by nie można było za pomocą ludzkich technologii niczego dodać ani odjąć. A ludzie by po prostu no, mieli wskazówkę, bądźcie dobrzy, a zostaniecie zbawieni, kropka. No więc dlaczego nie coś takiego, tylko Biblia? Dlaczego ktoś się pojawia w dawnych czasach, 2000 lat temu, rzekomo jest Bogiem, później coś mówi, później do jego treści, tego co powiedział, dopisuje się słowa, albo dokleja się z innej księgi słowa dotyczące zabijania wszystkich mieszkańców danego miasta i tak dalej, i tak dalej. Co się później dzieje? Później wyznawcy to robią, dokonują ludobójstwa, wierząc, że tak jest dobrze. Są wyprawy krzyżowe w przypadku chrześcijaństwa. Oczywiście w przypadku innych religii też są inne rodzaje przemocy, jakiś dżihad i tak dalej. No więc powiedzcie mi, moi wierzący słuchacze, i może też niewierzący też, może wspólnie się zastanówmy, jak po pierwsze, jaki to ma sens, tak? A po drugie, no. Dla nas, ateistów i niewierzących ludzi, no, moje pytanie brzmi inaczej. No, jak po prostu przekonać kogoś, żeby po pierwsze, będąc chrześcijaninem, już skupmy się na chrześcijanach, przeczytał Biblię i uczciwie odniósł się do przemocy, do mowy nienawiści, która jednak w tej księdze jest zawarta i się zastanowił. Po co Bóg miałby zostawiać ludziom coś takiego w tak dziwaczny sposób? I później, będąc tak wszechmocnym, żeby, nie wiem, w zaraniu stworzyć syna, który ma umrzeć na krzyżu, żeby jednocześnie nie móc zadbać o to, żeby ktoś nie dopisał do tej księgi fragmentów dotyczących wyrzynania miast, dotyczących przemocy, dotyczących nietolerancji, dotyczących mowy nienawiści.